Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu webinarowym z cyklu Odporna Szkoła dla Dyrektora. Mamy dzisiaj kontynuację, chociaż właściwie w nieco innym oświetleniu, wątku związanego z edukacją międzykulturową, do którego najważniejszą inspiracją, taką palącą i widoczną dla wszystkich, jest obecność naszych gości z Ukrainy, którzy mają dzieci, a te dzieci trafiają do szkół i w związku z tym pojawiają się osoby pochodzące z innego kręgu kulturowego, które mają nieco inne potrzeby i pewnym wyzwaniem dla nas wszystkich, którzy funkcjonujemy w oświacie, jest zaspokajanie tych potrzeb tak, żebyśmy mogli dobrze realizować nasze zadania. Ale to, co wyniknęło zresztą też trochę w naszym przygotowaniu, o którym wcześniej rozmawialiśmy, gdzie wcześniej rozmawialiśmy o tym, co tutaj jest ważnym wątkiem, to takie spostrzeżenie, że właściwie to nie chodzi tylko o uczniów i uczennice, którzy pochodzą z Ukrainy, ale w ogóle o wszystkich tych uczniów, którzy z rozmaitych powodów trafiają do naszego systemu edukacji, a pochodzą z różnych systemów edukacyjnych. Na przykład rozpoczynali uczenie się w szkołach angielskich, duńskich, szwedzkich. O takich doświadczeniach też pewnie powiedzą prelegentki. Czyli nie jest to tylko temat związany z uchodźcami, ale szeroki temat związany z tym, że świat się globalizuje, ludzie się przemieszczają całymi rodzinami, a dzieci trafiają do systemów szkolnych w różnych miejscach, często nie w tych, w których swoją edukację rozpoczynali. I tematyka wielokulturowej szkoły jest tematyką nie tylko związaną z wątkiem wsparcia dla uchodźców albo zaspokajania potrzeb dzieci z tych rodzin, które do nas przybywają od lutego, czy też od początków marca. Gościmy w Centrum Edukacji Obywatelskiej i dzięki Centrum Edukacji Obywatelskiej możemy tutaj się spotykać i rozmawiać o rozmaitych ważnych sprawach. Jesteśmy organizacją pozarządową, być może największą, która zajmuje się oświatą, najdłużej też funkcjonującą. I w związku z powyższym mamy spore doświadczenie w pracy z nauczycielami i też dostęp i informacje o wielu osobach, które w oświacie są czynne, aktywne i podejmują z powodzeniem rozmaite, bardzo trudne wyzwania. Dzięki temu mamy też prelegentów, którzy mówią o ważnych tematach, którzy te osobiste doświadczenia, o których mogę powiedzieć, że są zakończone sukcesami, mają za sobą. To pożytek płynący z tego, że istniejemy na rynku od dawna i współpracujemy z wieloma nauczycielami i dyrektorami i po prostu społecznościami szkolnymi. Tutaj na tym slajdzie znajdziecie Państwo informacje o tym, czym się możemy, w jaki sposób możecie skorzystać ze współpracy z nami, ponieważ pokazuję ten slajd na każdym webinarium, w związku z tym tylko odnotowuję. Można dzięki nam wprowadzać innowacje pedagogiczne, angażować młodych ludzi, poruszać ważne tematy dzięki szkoleniom i programom, które prowadzimy i wiele innych działań. Bardzo zachęcamy do kontaktu z nami i zaglądania na naszą stronę. Tutaj informacja o takich trzech głównych filarach naszej aktywności, czyli inspiracje, treści, z którymi można się zapoznawać, szkolenia i programy, które są te programy w większości, a właściwie wszystkie bezpłatne. Część szkoleń jest płatna, ale też rozumiemy sytuację szkół, więc nie są to szkolenia bardzo drogie. To też u nas można uzyskać. A tutaj widzicie Państwo instytucje, które z nami kooperują przy realizacji naszej sieci. To jest patron medialny, dyrektor szkoły, znany pewnie wszystkim z Państwa.
I dwie organizacje, które finansują nasze działania. Dzięki temu możemy te webinary udostępniać bezpłatnie. Norwegian Refugee Council to jest nasz nowy partner i ten, z którym od lat współpracujemy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Niniejszym bardzo dziękujemy za wsparcie. I to, co dziś najważniejsze. Staramy się pracować w taki sposób, by odpowiadać na Państwa praktyczne potrzeby i dlatego zapraszamy praktyków. Stąd dwie dyrektorki, Ania Hołmińska z Kudowy, osoba, która ma bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę z potrzebami osób funkcjonujących w różnych kulturach, a znajdujących się razem w jednym miejscu. Nie tylko to szkolne, ale także wcześniejsze. Ania Wojkowska, dyrektorka dużej szkoły, w której, która, jak sądzę, dobrze sobie radzi z wyzwaniem polegającym na obecności dużej ilości uczniów ukraińskich, oraz Agnieszka Szczepanik, która jest trenerką międzykulturową, specjalistką, która pomaga osobom pracującym w takich środowiskach zdobywać te kompetencje, które są niezbędne, by sobie w tych przyjemnych i tych mniej przyjemnych, czasem trudnych sprawach radzić. Bardzo dziękuję, że zgodziłyście się wziąć udział w naszym spotkaniu. Tak jak zwykle serdecznie Państwa zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami, ale też pytaniami na czacie. Na tym czacie będziemy starali się być też stale aktywni, chociaż jak Państwo rozumieją, opowiadanie tutaj i odpowiadanie jednocześnie na czacie może być czasem trudne, ale jeżeli tylko się da, to zarówno prelegentki, jak i ja też będę się to starał robić, będziemy te pytania wnosić na forum, bądź też w jakiś sposób się do nich odnosić również na samym czacie. Zatem bardzo zachęcam do aktywności tam. Nie mogą Państwo się tutaj wypowiadać tak jak prelegentki, natomiast tam jest okazja do tego, żeby interaktywnie z nami tutaj być obecnym. Również na czacie znajdzie się link do zaświadczenia, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał takowe pobrać. Także zapraszam, jeżeli komuś na tym zależy, to pod koniec webinaru na czacie będzie można znaleźć ten link. No cóż, myślę, że to dosyć wstępu i chcę poprosić najpierw Agnieszkę, gdybyś zechciała nakreślić taką szeroką perspektywę tego, co to jest edukacja międzykulturowa, i też jakie Twoim zdaniem kompetencje są w gruncie rzeczy najważniejsze, żeby taką edukację w szkole prowadzić, tak żebyśmy mieli taki wspólny grunt pojęciowy i rozumieli znaczenie podobnie tych samych słów. Tematyka jest dość nowa, w związku z tym może nie nowa, ale w każdym razie nie tak bardzo wcześniej obecna w polskiej szkole. W związku z tym cały czas się tego języka też uczymy. Poproszę, Agnieszko. Tak się uśmiecham tutaj bardzo radośnie. Cieszę się, dziękuję za to zaproszenie i możliwość spotkania z Państwem. Ta edukacja międzykulturowa, ja siedzę w niej już 20 lat. Sama się dziwię, jak nawet wyrażam, jakby wypowiadam te 20. Natomiast to jest prawda, że i co więcej, bardzo dużo edukacji międzykulturowej i globalnej, to jest trochę szerszą kategorią, jednak się w polskiej szkole pojawia i spotkań z uczniami, uczennicami, i granem pedagogicznym w tych tematach mam za sobą sporo. Jednocześnie to prawda, że wojna w Ukrainie spowodowała, że nastała ta chwila, że prowadzę warsztaty dla urzędników, którzy są bardzo zainteresowani właśnie tym wszystkim, co jest związane z międzykulturowością. A tak naprawdę to nie jest wydumany temat. Zresztą dlatego bardzo lubię edukację i psychologię międzykulturową, że one są tworzone
na podstawie praktyki. To, co znajdziemy w modelach, w teoriach międzykulturowości i co się też zmienia, bo zmienia się nasze życie, bazuje na praktyce, na badaniach, na praktyce, nie na tylko tam gronie starców, w że tak powiem, różnej płci debatujących, co z czym i do czego. I to jest ta edukacja międzykulturowa. Tak, w tym przypadku, kiedy my w pierwszej kolejności o tym myślimy, to myślimy o takiej międzynarodowej, to co się dzieje między osobami pochodzącymi z różnych krajów. A przecież to kulturowo my się w ogóle różnimy. I to może być w kontekście tego, że jesteśmy Polakami, obywatelami Polski, ale mamy etnicznie czy narodowościowo inne korzenie. To też są, wchodząc dalej, kultury związane z innymi aspektami naszego życia niż tylko narodowość czy etniczność, takimi chociażby jak orientacja seksualna. Tu i teraz, jak Państwo zobaczycie w edukacji międzykulturowej, jak się ją definiuje, nie ma pojęcia na ich i nas, że to jest ma być związane z międzynarodowością, to jest cały czas proces, w którym dwie strony się komunikują, dwie lub więcej i próbują, i w tej edukacji międzykulturowej zapraszamy do tego, żeby szukać wspólnych rozwiązań na problemy, które dotyczą nas wszystkich. To też jest taki punkt. I to, co bardzo, bardzo lubię, to nie jest tylko i wyłącznie o tym, jakie są te inne kultury. Jest to jednocześnie ta rozmowa o tym, jaka jest moja kultura, jaka jest moja tożsamość kulturowa. Czyli to jest ten punkt, że z jednej strony edukacja międzykulturowa chroni ten świat, z którego ja pochodzę, w którym są moje korzenie, a jednocześnie otwiera mnie na to, co jest w innych światach. No i tak, jak najbardziej rozszerza na poziomie takiej świadomości, ale także daje narzędzia, umiejętności do tego, żeby w tym dialogu z osobami z innych kultur być. I jednocześnie jest ten kolejny element, że daje podstawy do tego, żeby kreować taką bliską ideowi, bym powiedziała, koncepcję pokoju. Jako właśnie bycia w dialogu międzykulturowego między osobami. I jakbym mogła Cię prosić o przerzucenie slajdów. Tak. I w tej edukacji międzykulturowej ja mam tak często wrażenie, że szkoły są od zawsze, również dlatego, szczególnie szkoły średnie, gdyż trafiają tam do nich dzieci, młodzież pochodzące z różnych środowisk, z różnych kultur, więc jakby na dzień dobry szkoła jest w pewnym tym najwyższym znaczeniu międzykulturowa. Natomiast to, co się pojawia nam teraz, jest to wyzwanie nasze wszystkich w Polsce, to na całym świecie, ale jednak to jest kwestia zwiększającej się coraz bardziej ilości cudzoziemskich dzieci w naszych szkołach. Chociaż to nie zawsze są dzieci, to już gdzieś tutaj wybrzmiało, pochodzące z innych krajów, to są też często dzieci, które obywatelami są Polski, ale mają doświadczenie mieszkania i edukowania się w innych krajach, w innych kulturach, co też czyni ich sytuację w polskiej szkole odmienną. I tutaj padło pytanie, w którymś, to nie inaczej, często pada takie pytanie, od nauczycielek, nauczycieli, ale także czasami rodzice z tym przychodzą, jak sobie radzić z tymi cudzoziemcami w szkole. I to jest z reguły odpowiedź na to pytanie jest taka bardzo, bardzo złożona. My dzisiaj tutaj w kilku punktach jej dotkniemy. Natomiast ten punkt pierwszy, który jest dosyć ważny w szkole, to jest to, że przede wszystkim my mamy w szkole dzieci, młodzież, których co do nas samych, to jest naszym obowiązkiem jest zapewnienie im przestrzeni do rozwoju, do edukacji. I to, jakie one mają korzenie kulturowe, tak na dobrą sprawę jest czasami punktem wyjścia,
a czasami dla niektórych nauczycieli jest dopiero takim kolejnym etapem rozpatrywania, z kim mi przychodzi pracować. To wszystko zależy od tego, na ile dana osoba, dany nauczyciel czy nauczycielka ma już w sobie pewne treści właśnie związane z międzykulturowością przepracowane. I ja nie chcę, bo jest tak łatwo powiedzieć, że to po prostu trzeba uczyć te dzieci. Zresztą tak czasami nauczyciele mówią, no ja jestem matematykiem i po prostu uczę tej matematyki, tak? Jakby dla mnie co za różnica? W gruncie, żeby dziecko jakoś tam się komunikowało po polsku. I wydaje się to być bardzo logiczne, a jak przyjrzymy się temu bliżej, to jednak nie, ponieważ różne kultury wytwarzają różny system edukacji i również nawet nauczanie matematyki, metody wytłumaczenia różnych, wydawałoby się, ogólnoludzkich pojęć matematycznych są inne. I z tym się mierzymy, my mierzymy się od marca, czyli że dzieci że ten system polski i ukraińskiej edukacji, one są, tak bym powiedziała, lekko od siebie odstające. Czego w związku z tym, poza całą wiedzą swoją, potrzebuję, taką wiedzą przedmiotową, wiedzą związaną z pedagogiką, potrzebuję nauczyciel czy nauczycielka pracująca w klasie odmiennej kulturowo, czyli mając grupę i Polaków, i dzieci cudzoziemskich czy migranckich, bo to jest takie słowo, które mi bardziej tutaj pasuje. Bo jak mówimy, to ten skrót ICC, czyli to są te kompetencje interkulturowe, bo to jest też słowo, które się pojawia w języku polskim, wymiennie z międzykulturowe. No i właśnie ciekawostka jest taka, że nie ma jednej kompetencji międzykulturowej, tylko to jest zestaw, system kompetencji. I z jednej strony są te osobiste i za chwilę będę o nich troszeczkę więcej mówić, z drugiej społeczne, z trzeciej zawodowe. I jest jeszcze taki element ich bardzo, w ogóle bardzo wspajający, czyli kontekstowe, a więc wiedza i doświadczenie osoby w kontekście pracy w środowisku międzykulturowym. I to będzie i wiedza taka wyniesiona ze szkoleń, być może ze szkoły, z warsztatów, z książek, ale też w doświadczenie własne, życiowe i zawodowe, pracy czy wyjazdów zagranicznych, pracy za granicą, a może kontaktów takich prywatnych zupełnie z osobami z innych kultur. Wchodząc w temat dalej, zapraszam do kolejnego slajdu, którym dopowiadam trochę o tych kompetencjach międzykulturowych. W tym segmencie, bo z jednej strony, jak się mówi kompetencje, ale dyrektorkom szkół nie muszę tłumaczyć, czym jest kompetencja, ale tak, żeby tutaj dorzucić, z jednej strony mamy wiedzę, którą posiadamy, umiejętności, więc praktykę wykorzystania tej teorii, którą mamy, i trzeci element związany z tym, jaką postawę mamy w sobie, jaką motywację, jakie emocje są związane i z tą wiedzą, i umiejętnościami. I z jednej strony w tym całym zestawie kompetencji międzykulturowych, jeśli chodzi o moje osobiste, no to jest to moje przyjrzenie się na moją otwartość na odmienność, ciekawość tego, co się dzieje wokół mnie na świecie. Są osoby, które jakby trochę mówią, co mnie tam interesuje, że nie wiem, w Wielkiej Brytanii wybrali teraz pierwszego niebiało-skórego premiera. No, dla mnie to jakby nie jestem tego ciekawa, a są inne osoby, które będą właśnie takie wątki śledzić. Ta elastyczność jest związana z taką elastycznością poznawczą i umiejętnością reagowania na zmieniające się warunki i też niejednoznaczność sytuacji, w których jesteśmy. A w kontekście międzykulturowym, spotkaniu z inną kulturą, my często jesteśmy postawieni w takiej niejednoznaczności, bo no, pada, tak, dziecko jest na przykład z Danii, przyjechało, ma polskich rodziców, mówi trochę po polsku, no i nie rozumie tego, co się dzieje na lekcji, nie rozumie, jak ma się zachować wobec, jakie są podstawowe zasady obowiązujące w szkole, i mamy taką, no, co mamy z tym fantem zrobić, albo dziecko ukraińskie, które mówi świetnie po polsku i też nie potrafi się odnaleźć. Więc to, jak my reagujemy na tą, wydaje się, że te rzeczy są takie oczywiste, a jednak trzeba je rozkreślić,
inaczej niż do tej pory. No i świadomość własnej kultury to jest wątek, który, do którego pewnie tutaj będziemy, tak podejrzewam, wracać, bo nie można mówić o zrozumieniu innych kultur, jeżeli się nie poukłada w tej swojej. Czym dla mnie jest kultura polska, czy jestem Polką, czy Wielkopolanką, tak, co mnie przeważa, co to w ogóle dla mnie znaczy, jakie to wartości z sobą niesie. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt to są te kompetencje społeczne, do których chodzi znajomość języka obcego, chociaż od razu powiem, że znam super kompetentne międzykulturowe osoby, które nie mówią w języku obcym. Z innych, z powodu tej swojej otwartości, ciekawości, wysokiej komunikatywności, też tej niewerbalnej, one fantastycznie funkcjonują i wspierają osoby odmienne kulturowo. Można tak. Drugi element to jest ta wiedza związana z innymi kulturami, po którą można sięgnąć w różny sposób. Empatia, oznaczająca tutaj możliwość, umiejętność spojrzenia z innej perspektywy, nie mojej kulturowej, ale innej perspektywy na to, co się dzieje. No i komunikacja międzykulturowa, gdzie się pojawiają to, jak zrozumieć pewne gesty, zachowania, to, że jak my Polacy popełniliśmy gafę, to się śmiejemy, to, że tak powiem, nie śmiejemy się absolutnie, przepraszam, robi się poważnie, a na przykład Wietnamczycy będą się tutaj bardzo szeroko uśmiechać, tak, i bo ten śmiech, taką trochę lęk, strach tutaj, bo stara się ukryć, nie? Jak to zrozumieć? Trudno, jak się nie ma takiej podstawowej wiedzy związanej z tym, jak w tej kulturze na przykład odbierać ekspresje, gesty i tak dalej. No i element trzeci związany z też z naszymi właśnie zawodowymi już wiedzą i umiejętnościami, to jest z jednej strony myślenie krytyczne, sprawdzanie faktów, ocenianie, nie branie wszystkiego, tak jak tam media powtórzą. Natomiast dalej idąc, to jest też odpowiedzialność za proces uczenia się, czyli ja jako profesjonalistka, wiedząc, że mam w klasie, będę miała w klasie dzieci z inne odmienne kulturowo, podejmuję wysiłek, żeby dowiedzieć się więcej o ich kulturze, poznać dzieci, rodziców. To jest mój proces uczenia się. Tak? Dalej umiejętność rozwiązywania problemów, co jest oczywiście połączone i z tą elastycznością i zdolnością zmiany perspektywy z tych poprzednich zestawów kompetencyjnych. No i wiedza i umiejętności w moim konkretnym zawodzie. I tu, jeżeli rozmawiamy o nauczycielach, to jednak są te kwestie związane z pedagogiką i z przedmiotem, którego się wykłada, czy w przypadku, bo bardzo dużo pracuję z nauczycielkami, prawda, głównie nauczania wczesnoszkolnego i to jest ogromny zasób wiedzy, które Państwo już mają na dzień dobry do wykorzystania, by rozwijać kompetencje międzykulturowe. To jest akurat plus zawodu nauczyciela. Tak nieoczekiwanie bym spuentowała. I to chyba byłby taka moja odpowiedź. Bardzo kompleksowa, ale mam nadzieję, że ubrana w takie przykłady, które gdzieś rozjaśniły Państwu, co warto mieć w swoim repertuarze, żeby z tą klasą różnorodną kulturowo sobie dobrze radzić. Efektywnie. Dziękuję. Dziękuję, Agnieszko, ale jeszcze chodzi mi po głowie takie pytanie. Ono jest być może naiwne, ale mam wrażenie, że warto jakoś rozwiewać tego rodzaju naiwne wątpliwości. Czy z Twojego punktu widzenia, jako trenerki międzykulturowej, osoby, która pracuje na przykład z nauczycielami, to czy przygotowanie do edukacji międzykulturowej i przygotowanie do pracy w zróżnicowanej kulturowo klasie to są zbiory rozłączne czy łączne? Czy to jest to samo, czy nie to samo? Edukacja międzykulturowa i praca nauczycielska w klasie, w której są uczniowie z różnych kultur.
To jest tak, to jest to samo, tylko trochę z innej perspektywy spojrzenia. Mhm. Czyli jeżeli tak można myśleć, to znaczy, że każdy nauczyciel, który pracuje w klasie, w której są uczniowie, na przykład uchodźczy, albo uczniowie, którzy powrócili z innego kraju i rozpoczynali naukę w innym systemie, powinni posiadać te elementarne umiejętności związane z te kompetencje tak zwane międzykulturowe. To jest takie twarde pytanie, tak czy nie? Ja bym chciała w świecie idealnym. Znaczy, ja powiem tak. Drogi nauczycielu, nauczycielko, jeśli chcesz skutecznie realizować swój przedmiot, ale też być może swoją pasję uczenia i wychowania nowych pokoleń, nie chcesz siwieć przy tym dodatkowo, to warto swoje kompetencje poszerzyć o te elementy międzykulturowe. Tak, stanowczo. W tym takim obszarze, bo ja mam często takie wrażenie, że na szkoleniach czy warsztatach pojawiają się osoby, które chcą się nauczyć czegoś od samego początku, ale nikt nie jest carte blanche, tak? Że my przychodzimy już z pewnym zestawem doświadczeń i wiedzy i bardzo często takie mam doświadczenie, że nauczycielki na warsztatach międzykulturowych, one już mają bardzo dużo rzeczy w sobie poukładanych, mają bardzo w punkt trafiające pytania i szukają wspólnie na nie odpowiedzi. I to, czego im czasami brakuje, to takiej pewności, że w tym, bo w obszarze bycia takiej postawy, czyli właśnie tej otwartości, empatii, tam już jest naprawdę całkiem sporo zrobione. Czasami gdzieś tam się zawieszamy i do pewnych rzeczy nie widzimy, bo jesteśmy skoncentrowani na swojej kulturze. I wtedy im więcej ja wiem o tych innych kulturach w kontekście różnic kulturowych, czym my się różnimy, co oni w związku z tym trochę jak w lustrze nam mogą pokazać, to dzięki temu ja tak naprawdę staję się dużo bardziej uważnym pedagogiem i jestem w stanie pomóc, wesprzeć nie tylko uczniów cudzoziemskich, migranckich, całą klasę, bo to jest ten element międzykulturowości, mówię cały czas o dialogu, że ja nie zajmuję się uczniami odmiennymi kulturowo, tylko wszystkimi, Polakami, Polkami, i czy to będą Ukraińcy, czy nie wiem, Afgańczycy, Czeczeni. Tu południowa Wielkopolska na przykład radzi sobie z głuchoniemymi Wenezuelczykami małymi. Tak, także to są, tak, ja bym zachęcała. I to wbrew pozorom naprawdę wielu nauczycieli, nauczyciele w Polsce ma całkiem sporo już takich kompetencji. Taki, ja bym już niektóre rzeczy można odhaczyć, a inne warto pogłębić. Rozumiem, czyli tak na zdrowy rozum myśląc, to jest jakby parafrazując ten obrazek, który tam mieliśmy, czy są cudzoziemcy w naszej szkole, nie, są tylko dzieci, to można by było powiedzieć, czy jakby czy z punktu widzenia nauczyciela ty masz jakieś specjalne zobowiązanie związane z uczeniem uczniów, którzy pochodzą z innych kultur, to bardziej chodzi o pewne poczucie, że uczenie z wrażliwością na międzykulturowość jest po prostu korzystne z punktu widzenia wszystkich uczniów. Tak można by było powiedzieć. Jeszcze jedno językowe pytanie, ale już bardzo krótkie. Czy kompetencje interkulturowe i międzykulturowe to jest to samo? To są tylko różne nazwy tego samego zjawiska? Tak, okay. Tak. To dziękuję. Co więcej, bo międzykulturowość bardzo często była podkreślona przez polskie słowniki. Teraz już po prostu częściej jest powtarzane, więc tego używamy. Tak samo jak często pojawia się nie międzykulturowość, a interkulturalizm. Co w ogóle interkulturalizm. Ale to jest bardzo po prostu z angielskiego wzięte. Okej, rozumiem. Bardzo dziękuję, Agnieszko. I zaraz chcę oddać głos naszym praktyczkom, chociaż z niepokojem widzę, że jedna zniknęła, ale mam nadzieję, że się pojawi. Właściwie to ja mam takie pytanie, jak z praktycznego punktu widzenia to wyzwanie widzicie?
przygotowywanie nauczycieli do zdobywania kompetencji międzykulturowych, w ogóle obecność tych kompetencji jako na przykład przedmiot dyskursu między nauczycielami. Jak to, na czym budujecie swoje przekonanie, że robicie tyle, żeby właściwie zagospodarowywać te potrzeby, które się pojawiają? Pomijam już tutaj jakieś wątki związane z planowaniem na przyszłość, na długi horyzont, ale tu i teraz, w związku na przykład z tym, że są uczniowie z Ukrainy albo też właśnie tacy, którzy przyjeżdżają z innych krajów. Poproszę Ciebie, Aniu, co byś mogła powiedzieć? Jak sobie z tym wyzwaniem szerokim radzisz? No, wyzwanie szerokie, ale tak jak powiedziała Agnieszka, my się już jakby od dawna przyzwyczajamy do tego, że są dzieci bardzo różne, tak? Dzieci polskie, a mimo wszystko mamy też wiele, wiele takich dzieci, które mają rodziców, na przykład mama Polka, ojciec gdzieś tam z Dalekiego Wschodu, więc całkiem inna kultura. I ja się bardzo cieszę, że tak naprawdę to oni się czują wszyscy obywatelami Europy i świata i nie ma już takich podziałów. Te dzieci już są coraz mniej wytykane niż było to jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu. Może dlatego też, że coraz więcej osób wyjeżdża na gdzieś wyjazdy rodzinne, zagraniczne i zaczyna być to normalnością, tak? I ci nauczyciele nasi też podchodzą do tej edukacji tak bardzo spokojnie. Pewnie, że na początku byli wystraszeni tą ilością osób z Ukrainy i że będą mieć problem z porozumieniem się, ale widzę, że to bardzo szybko przeszło, tak? Gdzieś tam ta wymiana doświadczeń i wspieranie się nawzajem nauczycieli pomogło w tym, że się bardzo dobrze im pracuje z tymi dziećmi, tym bardziej, że ten język jest bardzo, bardzo podobny do naszego. Jeśli chodzi o takie motywowanie do doskonalenia się, to ja się cieszę, że mam taki zespół nauczycieli, którzy sam się motywuje, czyli szukają sami rozwiązań. Oczywiście zrobiliśmy szkolenie dotyczące takich właśnie stereotypów, że na przykład, nie wiem, dzieci, osoby z Ukrainy na przykład są bardzo biedni, albo są bardzo bogaci, albo są roszczeniowi. Wiecie, takich stereotypów o tej narodowości wiele do nas dotarło wraz z tym niestety obliczem wojny i musieliśmy sobie z tym poradzić, tak? Bo nauczyciele sami się gdzieś tam nawzajem próbowali poznać, dlaczego tak jest, dlaczego tak dzieci mówią, zadają takie pytania nauczycielom, tak? Więc sami się postaraliśmy doszkolić, jak to jest z tymi stereotypami, żeby mieć pojęcie, jak nam uczeń taką uwagę zrobić, jak zareagować. Cieszę się też, że w momencie, kiedy zmieniłam nauczyciela dzieciom z tym językiem polskim dodatkowym, tak, język polski dla Ukraińców, to od razu ten nauczyciel kolejny, no bo była taka sytuacja, że musiałam to zrobić, sam zapisał się na szkolenia język polski jako język obcy wykładowy, więc cieszę się, że nauczyciele sami się motywują, tak? Więc jest to takie, ja mam wszystkich nauczycieli na przykład na WhatsAppie, taką mamy grupę i tam sobie podsyłamy wszystkie kursy, szkolenia, które mogą wspomóc radę. Ja jak coś znajdę, wrzucam, jakiś nauczyciel wrzuca i widzę, że ta chęć pogłębienia tej wiedzy jest duża u nauczycieli. Oni chętnie do tego sięgają, bo sami czują, że w pewnym momencie potrzebują tego, takiego wzmocnienia. Więc to nie tylko takie szkolenia rady pedagogicznej, ale również Ania próbuje się dostać, widzę do nas i jakieś gdzieś tam dźwięki jej się, o dobra, coś tak, się zrobiło z dotarciem, ale mam nadzieję, że zaraz będzie. Więc to są takie
Ja się cieszę, że mam takie grono. Ja wiem, że nie zawsze, nie wszyscy mamy takie, tak? Znajdzie się nauczyciel oporny, powie, ja nie będę nic robił, ja nie będę się tutaj doszkalał, ja robię swoje, tak jak ta Agnieszka powiedziała, ja uczę matematyki i dalej będę jej uczyć, bo tak, tak? I z tym jest największy problem. Jeśli jest taki nauczyciel oporny, to gdzieś tam najlepszym sposobem na to jest grupa. Tak, czyli jeżeli ci nauczyciele pozostali sami, nie dyrektor go zmusza, ale jakby sytuacja wymusza, że on się sam trochę poddaje, a mogę to powiedzieć z mojego gdzieś tam 15-letniego doświadczenia jako dyrektor, że najlepszym sposobem jest pozostawienie takiego nauczyciela, on sam do tego dojdzie. Nie narzucanie mu, nie stawianie warunków, nie stawianie oporem, tylko tak, jeśli uważasz, dobrze, ja to szanuję. A później się okazuje, że przychodzi, a pani dyrektor, ja jednak zapisałem się na to szkolenie, a bo stwierdziłem, że jak większość się zapisała, to ja się też zapisuję. Więc taki jest mój sposób na to angażowanie nauczycieli do rozwoju. Też mi przychodzi do głowy takie pytanie, może nie, ono nie jest prowokacyjne, tylko mam wrażenie, że próbuję sobie wyobrażać różne realia. Jak sądzisz, co ty takiego zrobiłaś, że nauczyciele w sytuacji, kiedy mierzą się z problemem, to nie przychodzą i nie mówią, nie da się tego zrobić, tylko mówią, no to ja znalazłem sobie taki kurs. Jak myślisz? Ponieważ zbudowałam mój zespół na relacjach. No, okay. Ja sobie tego zdaję doskonale sprawę i to nie była łatwa sprawa i nie było mi łatwo, bo byłam wcześniej w gimnazjum, więc zbudowałam jeden zespół w gimnazjum. A później te 5 lat temu musiałam budować na nowo, bo musiałam praktycznie 3/4 grona swojego zwolnić, a zatrudnić nowe grono do klas 1-3, tak? I nie miałam pracy dla tych nauczycieli z klas starszych, bo budowałam szkołę podstawową od początku i musiałam na nowo stworzyć ten zespół. I mam nadzieję, nie mówię, że to się mi udało na 100%, ale mam nadzieję, że kolejny zespół, który zbudowałam, jest zbudowany na relacjach. Dużo ich pytam o zdanie, staram się im nie narzucać swojego zdania, a jeżeli to już robię, to bardzo tak delikatnie samodzielność traktujesz poważnie. Tak, tak. Dzięki. Aniu, chcę ci podziękować za kreatywne rozwiązania, bo jak widzę, poszukujesz możliwości połączenia się z netem. Dzień dobry. Czy mogę teraz, są takie warunki, że mogę cię o coś zapytać? Próbujmy rozmawiać. Dzień dobry Państwu. Ja mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo siadł stacjonarny internet, więc jestem na jakimś telefonicznym. I przed hałasem mojej szkoły schowam się w swoim aucie, także po prostu rozwijam kompetencje jak mogę. No tak, widzę, bardzo za to dziękuję. Widzę, że się bardzo starasz w tej sytuacji. Jesteśmy przy tym takim wstępnym obszarze, kiedy zapytałem po wypowiedzi Agnieszki, zapytałem Anię o to, jak ten wątek międzykulturowy jest obecny w jej szkole, w jaki sposób z tym pracujecie, skąd bierzecie poczucie, że to są no, nigdy niedoskonałe albo najlepsze możliwe, bo tego nie wiadomo, ale jakby wystarczająco dobre działania. Zapraszam. Znaczy, jakby w ogóle się czuję w jakikolwiek uprawniony sposób, jeżeli w ogóle, żeby na ten temat mówić, dlatego że z prywatnych doświadczeń, czy zawodowych, ale takich jeszcze nie szkolnych, przed wcześniejszym etapie mojego życia zawodowego, no miałam to szczęście, że byłam zestawiona z przeróżnymi kulturami i właściwie na dość spontanicznie, ale masę kompetencji musiałam rozwijać w odpowiedzi na to, żeby w ogóle gdzieś przetrwać i w ogóle się znaleźć i wykonywać pracę, funkcjonować, a potem mieć też rodzinę gdzieś w kompletnie różnych kontekstach. I sama mam międzykulturowość na co dzień, bo mam męża Czecha. Jak Państwo pewnie macie masę fajnych stereotypów na temat Czechów, także ja się rzeczywiście dużo śmieję i mamy wesoło w tym domu. Ale to też jest taka ogromna lekcja dla mnie i obserwuję to, co po marcu stało się w naszych polskich szkołach, że ten temat, który tak naprawdę powinien być na co dzień i powinien być elementem naszej codziennej pracy, no nagle stał się nazwany i stał się tematem.
bo mnie gdzieś tam mocno dzwoni coś, co kiedyś zresztą usłyszałam na webinarze CEO, że każdy z nas ma inaczej. I w grupie, zespole klasowym, każdy, a w zespole też kadry nauczycielskiej, którymi jakby kierujemy jako dyrektorki i dyrektorzy, mamy ludzi o przeróżnych doświadczeniach, o przeróżnych wartościach, systemach wartości, z przeróżnych kultur, religii. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli to mapować, to by to wyszło niezwykle ciekawe w każdej klasie, w każdym zespole. Marzec i wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że zaczęliśmy trochę bardziej to zauważyć i nazywać i może troszkę bardziej zwracać uwagę, bo wydaje mi się, że bycie tym szczęściarzem, który ma na co dzień wielokulturowość, mówię o nas, o tych osobach, które pracują w szkołach, to jest taka ogromne wyzwanie, żeby na pewne rzeczy spojrzeć inaczej, spojrzeć świeżo i wyjść z utartych ścieżek. I kiedy myślimy i przyświeca to myślenie, że każdy z nas ma inaczej, no to pozwala na to, żeby poszerzyć perspektywy i żeby z większą pewnie dozą empatii, o czym mówiła wcześniej Agnieszka, żeby tak naprawdę spojrzeć na nowo, coś na nowo zweryfikować i się zastanowić. My jeszcze przed przyjazdem uczniów ukraińskich, mając tutaj wielokulturowość w różnych aspektach, aczkolwiek od razu powiem, że nie chodzi, że mamy czeskie dzieci w szkole, bo nie mamy ich specjalnie dużo, to też się zastanawialiśmy wielokrotnie nad tym, czy jeżeli mamy dzieci z różnych religii, to czy na przykład musimy nazywać spotkanie przedświąteczne Wigilią, czy nie możemy go nazywać spotkaniem przedświątecznym, czy nie możemy, znaczy na bazie bardzo prostych rzeczy, koncentrując się na nich, spojrzeć na nie trochę inaczej, świeżo i wyjść z tego naszego już utartego szlaku i takich rozwiązań, do których przywykliśmy. Bo wydaje mi się, że im bardziej widzimy wielokulturowość w różnych aspektach, tym bardziej musimy rozwijać tę umiejętność patrzenia świeżym okiem i zastanawiania się na tym, podważania swojego własnego myślenia, swoich własnych dotychczasowych ścieżek i poszukiwania nowych dróg. I to myślę, że zwłaszcza na kadrę tą dyrektorską spada dość duży ciężar tego, żeby jednak, żebyśmy my patrzyli świeżo i żebyśmy motywowali naszą kadrę do tego, żeby świeżym okiem patrzeć. Ania, to co usłyszałam biegnąc przez szkołę, Ania mówiła o tym, że mobilizuje swoich nauczycieli i nauczycielki do tego, żeby się właśnie rozwijali, żeby tą samodzielnie dochodzili do pewnych przemyśleń. I myślę, że to jest kluczowe, pokazywać, że żeby zbudować międzykulturowe środowisko, potrzebujemy my sami w głowach sobie odświeżyć, otworzyć się na jakąś inność, bo każdy ma inaczej. Mi to naprawdę strasznie rezonuje we mnie, to co wtedy usłyszałam na tym webinarze. Tak, żebyśmy byli w stanie przez to szerzej otwarte okno wpuścić więcej do naszych klas czy do naszego grona pedagogicznego. I ja mam takie oporanckie zachowanie często w gronie pedagogicznym, które nieustannie, czy też raczej może w środowisku szkolnym, powiedziałabym, które ciągle ma jakąś taką tendencję twierdzić, że to jak jest większość, no to ma być tak, jak ma być większość i po co mamy robić ten ukłon, no tylko, że to jest moim zdaniem nieustannie do przepracowywania w gronie, w nauczycielach i w klasowych zespołach i pewnie w nas też, że każdy z nas jest w jakiejś mniejszości, każdy z nas jest w jakiejś większości, ale żebyśmy to było międzykulturowo, to po prostu musimy się nieustannie otwierać i próbować przyjmować różne perspektywy. Jasne. Ten wątek trudnych sytuacji, takich trudnych rozmów, które się toczą w pokoju nauczycielskim albo w różnych innych zakamarkach szkoły, bo czasami się tak jawnie nie pokazują, to za chwilę się do niego odniesiemy. Ja bardzo chcę podkreślić, bo lubię i też trochę widzę swoją rolę jako takiej osoby, która mówi o różnych prostych rozwiązaniach, o których mówią praktycy,
które przynoszą dobre rezultaty i sprawdźcie, czy dobrze myślę, ale pomyślałem sobie, że w waszych szkołach było trochę tak, że u ciebie, Aniu, ten wątek, że nauczyciele wierzą, że są samodzielni w realizowaniu swoich zadań i mogą dostawać wsparcie, mówię do Ani W, mogą dostawać wsparcie od dyrektora, jeżeli poszukują rozwiązań, to jest jedno. A ty, Ania, dużo mówisz o takiej wspólnocie, w której zadaje się pytania i się wspólnie na nie odpowiada. I że to powoduje, i czasami to są właśnie takie pytania dotyczące pozornie prostych, choć ważnych rzeczy typu, jak nazwiemy Wigilię. I to już ma pewien kontekst międzykulturowy i przyzwyczaja ludzi do tego, że pewne rzeczy nie są oczywiste na przykład. I żeby zadbać o innych, być może warto tutaj zrobić jakiś krok, tak to widzę. Czyli zadawanie pytań, wspólne na nie odpowiadanie, poczucie samodzielności w realizowaniu zadań i dawanie wsparcia. Tak to wysłyszałem. I bardzo za to dziękuję. I korzystając z tego, że jesteś, jeszcze dzisiaj nie wyładował telefon, Ania, to do ciebie od razu następne pytanie. Związane z tym wątkiem, o którym zaczęłaś już mówić. Znaczy, jak właściwie rozmawiać z nauczycielami o wyzwaniach? Jak radzić sobie w tej sytuacji, kiedy przecież tematyka, o której mówimy, być może jakby łagodnieje w emocjach, ale wciąż dla wielu osób jest niezwykle kontrowersyjna, czyli ten dylemat obcy swój, ten dylemat większość, mniejszość, to co, o czym już zaczęłaś mówić, dylemat co my jesteśmy winni tym, którzy tu przyjeżdżają. To są takie pytania o kluczowe wartości i też ustawiają ludzi często w takich pozycjach, w których bardzo ciężko się dyskutuje, a łatwiej jest się po prostu obrzucać rozmaitymi oskarżeniami, że ty nie cenisz polskości, a ty z kolei jesteś zaściankowy i zamknięty w swojej tożsamości. Myślę sobie, że tu jest dużo takich bardzo ciężkich rzeczy, to jak sobie z tym radzicie u siebie? No wyzwaniowo jest, ale myślę, że ważnym elementem, znaczy tak to postrzegam, ważnym elementem jest to, żeby w tej chwili rozmów w gronie pedagogicznym, czy szkolnym w ogóle nie ograniczać tylko do wątku tego, że mamy dwie kultury, które się spotkały, czyli dzieci ukraińskie i w polskiej szkole. Że, bo to wiecie Państwo, to są teraz dzieci ukraińskie, ale to pewnie w kontekście polskim, ale gdybyśmy zapytali szkoły, które są w innych częściach Polski, to byłyby inne zestawy narodowościowe, a świat jest jeszcze dynamiczny i globalnie nam się zmienia, więc właściwie ta wielokulturowość przenika w bardzo różnych aspektach. Więc kiedy ograniczymy się tylko do rozmów o tym, czy dajemy radę w dialogu polsko-ukraińskim, no to tak naprawdę nie rozwiązujemy w ogóle sprawy międzykulturowości. Myśmy, dla mnie takim rozwiązaniem jest jakby budowanie w szkole wspólnych wartości, które one nie muszą być zawsze, wszyscy się muszą z nimi na 100% zgadzać, ale żeby je czuli i żeby było powiedziane w szkole, jakie te szkolne wartości są, wyraźnie i żeby, no, żeby jakby godzili się na nie nauczyciele, nawet jeżeli nie zawsze daliby się spalić na pierwszym stosie za nie. Myśmy mieli taki komfort, kilka lat temu przeszliśmy jako grono pedagogiczne przez kilkudniowe szkolenie z edukacji globalnej, kiedy właściwie nie był to jeszcze specjalnie jakiś duży temat, ale on nam pozwolił skonfrontować nas z pewnymi globalnymi problemami, które przychodzą z czasem, przedyskutować to, podzielić się przeróżnymi obawami i pracować na wartościach i mówić wyraźnie, jak dla nas jest to ważne, że tą wartością szkoły jest szacunek i jest dialog i jest otwartość i sukcesywnie nad tym pracować w przeróżnych sferach pracy szkoły, przenieść to na zasady pracy w zespołach klasowych i nieustannie do tego
wracać. I to, to powoduje, że ja to nazywam takim wspólnym mianownikiem w szkole, że mamy pewne rzeczy na poziomie wartości, co do których się zgodziliśmy, co do których mamy jasność i właściwie o których nie dyskutujemy. Już nie dyskutujemy czy, tylko raczej dyskutujemy jak. I to powoduje, że jest nam o wiele łatwiej pewne rzeczy przejść. Też czujemy się silniejsi, chyba trochę lepiej się rozumiemy w zespole w takiej sytuacji, kiedy mamy to jakoś uspólnione. Więc to takie ćwiczenie, które jakby nie, ono nie musiałoby mieć od razu, nie wiem, 7 dni szkolenia z edukacji globalnej, to czasami jest po prostu proste ćwiczenie rozmowy o wartościach w szkole i o tym, czym one w praktyce są. Bo jak sobie to wyraźnie powiemy, że to jest otwartość, szacunek, to jest pochylenie się nad potrzebą każdego z osobna, a każdy ma inaczej, dzisiaj powtarzać jak mantrę, to wtedy jakby łatwiej jest potem rozmawiać z nauczycielami już o konkretnych sytuacjach, jak sobie przypomnimy, ale pamiętajmy, że na tym bazujemy. To może być trudna sytuacja, ale przejdziemy przez nią, bo przecież przyświeca nam to, że przede wszystkim szacunek. I jakby to uwspólnianie wartości i mówienie o nich, i powracanie do nich, i ja uważam jako takie coś, co nam ratuje wielokrotnie nas jako zespół i nas jako szkołę w różnych międzykulturowych sytuacjach, które naprawdę wychodzą poza ten dialog polsko-ukraiński, tylko są dużo szersze. Nie wiem, Przemku, czy na ile odpowiedziałam na twoje pytanie. Tak, to jest właśnie o takich rzeczach myślałem i też skoro sprawdzasz ze mną, to też się zwierzę, że jak o tym mówiłaś, to pomyślałem sobie, że to jest taki moment, w którym te słowa przez wiele osób w oświacie traktowane jako pewnego rodzaju doskonaleniowa liturgia, czyli słowa misja, wizja, wartości, nagle okazują się być naprawdę ważne. Znaczy, że to jest taki moment, w którym ta społeczność szkolna, jeżeli ma to za sobą, to jest odporniejsza na wyzwania. A jeżeli takiej realnej dyskusji o tym, co jest ważne i do czego my właściwie uczymy, no to wtedy może być troszkę trudniej. Ja też dodam, bo nie wiem, czy wszyscy pamiętają, że ty, Aniu, jesteś dyrektorką szkoły, która jest właściwie na granicy czeskiej, czyli ta obecność tego czynnika, no może nie tak bardzo obcego kulturowo, ale jednak obcego, w sensie bezwartościowania tego słowa, no jest taką szczepionką, która jakby pomaga rozumieć, że ludzie są różni, ale rozumiem, że mimo tego u was i tak się pojawiały takie postawy, które niekoniecznie były związane z otwartością kulturową, a można by było też powiedzieć, że czasami na pograniczu konflikty są jeszcze ostrzejsze niż w środku. Tak, tak, nie, absolutnie nie mamy tu żadnej szczepionki. Mamy, okay. Sąsiadujemy ze sobą, ale to jest właśnie ten przykład takiego bardzo powierzchownego traktowania międzykulturowości, bo my po prostu się tak jakbyśmy się wąchali, tak? Mijamy się w sklepach, mijamy się gdzieś, my zacieśniamy jakoś tam kontakty, ale nadal to zacieśnienia nawet z czeskimi szkołami, one są takie, że ktoś tu wpadnie, my gdzieś wypadniemy, pojedziemy, to ciągle nie jest i kompletnie to nie jest jeszcze żaden dialog i to tak mocno jest jednak oparte na tej powierzchownym spotkaniu, że stereotypy są niezwykle silne, są mocne i właściwie powiedziałabym negatywne, i nas ci Czesi denerwują, nie? Cytując moich uczniów, nie miałam ostatnio taką lekcję, na której ci się wysypali, że teraz mamy naloty na sklepy i przy pograniczu, kto słyszał, to wie, mamy tańszą żywność, więc my nie możemy robić nigdzie zakupu, bo nic nie ma na półkach i wszyscy są zdenerwowani. Wiecie, niewiele trzeba, a po prostu wylewa się masa stereotypów, bardzo negatywnych poglądów i opinii, i więc to jest to, że jesteśmy tutaj, tak, może mamy większy styk, ale to bardzo dalekie jest od tego, żeby nam to pomagało wejść w takie prawdziwe rozumienie tego drugiego, spoglądanego z realnym poznaniem. Jasne, czyli to jakby samo w sobie nie załatwia tematu, jak rozumiem. Dziękuję ci bardzo, Aniu.
A jak u ciebie? Tam co prawda nie ma państwowej granicy, ale jest granica między Małopolską a Śląskiem niedaleko. To też są różne kultury. No tak, ale powiem wam szczerze, że ja tego nie odczuwam. I myślę, że my tutaj nie, gdzieś tam to moje miasto Jaworzno zawsze gdzieś należało wcześniej już do krakowskiego, więc rzeczywiście nie jest to typowo śląskie miasto, też bym tak powiedziała. Nie czuję tego, kompletnie tego nie czujemy. Gdzieś tam Małopolski ze Śląskiem. Nie ma też u nas dużych wpływów jakby takich śląskich dzieci, które by mówiły po śląsku, więc ja tego nie odczuwam. I myślę, że moi nauczyciele... Ale właśnie, ale to jakie te trudne wątki związane z międzykulturowością, z obecnością tych innych kultur w szkole dostrzegasz i jak sobie z nimi radzisz albo radzicie jako społeczność? No, największy problem jest, myślę, taki językowy, czyli jeżeli przychodzą do nas dzieci, które kompletnie nie mówią w naszym języku. Tak, pamiętam swojego czasu, że u nas w Jaworznie było bardzo dużo dzieci chińskich, tak, Chińczyków. U mnie w szkole akurat nie, ale wymienialiśmy się spostrzeżeniami z dyrektorami do szkół, u których akurat te dzieci mieszkały w ich obwodach. No i to był największy problem, więc ten problem taki językowy, jeżeli mamy kulturę no, całkiem odmienną w sensie językowym, to jest na pewno trudno nauczycielom porozumiewać się z tymi dziećmi. No, to wszystko praktycznie wybrzmiało, czyli właśnie ta odmienność też religijna, tak? Jeśli widzimy, że są całkiem inne zwyczaje w kraju, z którego dzieci przybyły, czy właśnie nasze nawet dzieci polskie przybyły, mieszkały długo lat nawet w Anglii czy w Niemczech, wracają i gdzieś nie umieją się odnaleźć w tej naszej społeczności. To jest jakby problemem, tak? Zaczyna się problem gdzieś tam właśnie, tak jak Pani powiedziała, o tych wigiliach, ale to też jak widać nie jest to sprawa tylko i wyłącznie dzieci powracających, bo mamy jednak mnóstwo dzieci niewierzących, tak? Czy nie będących katolikami i rodzice pytają, co w zamian, pytają, dlaczego jest Wigilia, dlaczego moje dziecko musi być w tym czasie na świetlicy, znaczy sam rodzic chce, bo to nie absolutnie my, tylko mówi, że nie chce, żeby brało udziału w takim wydarzeniu, czy choćby za chwilę Halloween i też taka trochę nagonka, czy je obchodzić, czy nie i w jaki sposób, żeby tu jakiejś religii nie obrazić. I to jest jakby taki trochę problem i z tym no, radzimy sobie w ten sposób, że spotykamy się i rozmawiamy. Jakie mamy wyjście, co w zamian, jak inaczej to zrobić, żeby nikt nie czuł się źle, żeby nikt nie czuł się inaczej potraktowany. Tak? Pamiętam taką sytuację kiedyś, że dzieci właśnie nawet Mikołaja nie obchodzą w pewnych kulturach. Tak? I co tu zrobić, żeby to dziecko w tej społeczności klasowej nie czuło się? Wszyscy sobie wręczają prezenty, a nagle to dziecko nie, bo mu rodzice nawet nie pozwolą brać udziału w tym Mikołaju. Więc nad tym często dyskutujemy. Tak? Dzisiaj fajnie jest to, że wykorzystujemy sobie narzędzia do spotkań online'owych. To taki plus tej pandemii, powiedzmy, że nie musimy się spotykać zawsze w szkole, no bo wiadomo, niektórzy mają do późna lekcje, niektórzy wcześniej musieliby czekać i my korzystamy na przykład z Teamsów po to, żeby się spotkać po południu i przegadać jakiś problem, który nam wyszedł w danym momencie, tak żeby żadne dziecko nie czuło się rzeczywiście odtrącone, poszkodowane czy traktowane inaczej. Jasne. Czyli rozmowa, dialog o bieżących wyzwaniach, ale też z taką wrażliwością na to, że ta różnorodność nie dotyczy tylko narodowości i takich problemów technicznych, bo nie wiem, czy to jest w porządku metodologicznie, ale temat języka uważam za techniczny, znaczy, bo to jest kwestia po prostu porozumienia się, no i tych znanych dylematów, że język edukacji to jest trochę coś innego niż po prostu taki potoczny język, który służy do porozumiewania się w podstawowych sprawach, ale rozmowa. I do Agnieszki chciałem się zwrócić z takim pytaniem, bo tak sobie wyobrażam, że dyrektorkom może nie być łatwo mówić o trudnych rozmowach z własnymi nauczycielami, a ty jesteś jakby z wielu szkół, widujesz różne osoby, które są
skonfrontowane z tym wyzwaniem. Jak sobie radzisz z takimi postawami, które są na przykład ksenofobiczne albo kwestionują sens takiego myślenia w kategoriach uczenia się z rozmaitości kultur? To jest tak, że nawet teraz, w sytuacji, w której tych dzieci odmiennych kulturowo mamy w szkołach naprawdę dużo i to w różnych rejonach Polski, nie tylko w dużych miastach, to nadal są osoby, które, jak to mówią, stają okoniem. Mówią, że my mamy tam tylko czwórkę, to nam w ogóle jakby temat nie jest potrzebny. Są w Polsce, mają mówić po polsku. I to jest jakby ja przyjmuję, że tak ludzie mogą mieć. Tak? Jakby ta praca nad tym, jaka jest moja postawa wobec własnej kultury, wobec innych kultur, co ja czuję, jak się pojawiają osoby nie mówiące po polsku, nie wyglądające tak jak standardowy, tak, uwaga na te moje cudzysłowia tutaj, standardowy Polak, że ludzie mają prawo, tak jak ja mam prawo do otwartości, ludzie mają też prawo do innej postawy. Ja czasami nawet słyszę też takie, pojawia się, że ta osoba jest nauczycielką i ona powinna akceptować tak każdego i tak dalej. Natomiast ja też to mocno idę za tym, co Aniu mówiłaś, tak, o tym, że każdy ma inaczej. I tutaj też jest jakby to też nawet w rozmowie z tam moimi tak nauczycielami czy osobami, które są w opozycji, to jest też, że każdy ma inaczej. Po co sięgam? Oczywiście sięgam po myślenie krytyczne, czy jakby to, bo wiele osób powtarza pewne, to też jest coś, co powtarza pewne informacje albo sformułowania, nie prześwietlając ich przez swoje doświadczenie. To, czego ja w ogóle z spotkania zaczynam, to pytanie, jakie macie doświadczenie międzykulturowe? I się okazuje, że nie trzeba wyjechać na te wakacje, nie trzeba mieć nawet cudzoziemskich uczniów w klasie, żeby mieć to doświadczenie w bliskiej, dalszej rodzinie, jakkolwiek. I to jest punkt wyjścia. I bardzo często to też jest taka ciekawość, jakby to też nie ma co oceniać po okładce książki, że osoby, które prezentują, no, tak powiedziałeś, mocno ksenofobiczne poglądy w rozmowie, jeśli nie są atakowane, tylko mają tą przestrzeń, żeby porozmawiać, to wychodzi, że pod tym tam są różne zdarzenia w ich życiu albo różne rzeczy nie, właśnie nieprzefiltrowane. Tam jest jakaś mocna emocja, która nie została przerobiona. To chociażby doświadczenie osób, które mają w swoim rodzinnym doświadczeniu tragedię wołyńską. Jeżeli mówimy o tym tutaj, czy bardzo trudne, nadal jestem w zachodniej Polski, zdarzają się też te wątki niemieckie czy rosyjskie. A teraz wojna w Ukrainie jeszcze je przywraca wspomnienia, pokoleniową pamięć przywraca i, no i to gdzieś tam tak wybucha. A ta rozmowa, zaopiekowanie się tymi emocjami, jak już one się pojawiają, jest bardzo ważne. To jest ten taki punkt. Nieprzekonywanie, to też już Pani mówiła, nieprzekonywanie kogoś na siłę. Mam też doświadczenie, bo mogę patrzeć z perspektywy lat. To są osoby, które trafiły na szkolenia międzykulturowe, bo dyrektor tak chciał, będąc w kontrze cały czas. Tak, to mi nie jest potrzebne, ja tam uczę biologii, to w ogóle nie tam dla mnie, a w ogóle po co oni tutaj? Po czym po iluś latach te same osoby spotykam i one nawet są prelegentkami na webinarach CEO, że przerobiły sobie różne rzeczy. Więc ja, każdy ma inaczej i też to jest bardzo trudno wycofać tą ocenę, ale to jest jedna z ważniejszych rzeczy, żeby pozostawić nam, bo to jest też ten dialog taki pomiędzy nami. Pomiędzy każdy z nas jest inną kulturą, tak można sobie powiedzieć, więc zostawić tam przestrzeń na dialog i na to, że można mieć inaczej, że potrzebujemy też czasu, żeby tak się poukładać. No i to jest ostatni jeszcze punkt, do którego ja naprawdę zawsze zachęcam, to jest zobaczenie, że pod tymi różnymi sformułowaniami jest dużo lęku
Jeśli ja się pochylę nad lęku, w zetknięciu, ja dopóki nie myślę, znaczy inaczej, nigdy wcześniej nie pomyślałam, co to znaczy być dla mnie Europejką, Polką, Wielkopolanką to tak, ale Europejką, dopóki nie wyjechałam do Japonii. Bo tam zderzenie było tak, tam mnie traktowała jako Europejkę, przedstawicielkę kultury europejskiej. I ja dopiero wtedy mogłam sobie zobaczyć, jakie to dla mnie oznacza wartości, jak ja je realizuję, czyli zejść poniżej tej powierzchowności, o której też tutaj dziewczyny mówiły, żeby zobaczyć, jakie wartości, jakie normy, jak to wpływa na to, jak ja się zachowuję, jak komunikuję się ze światem. I to wychodzi na tym zderzeniu. To zderzenie kultur oznacza właśnie, dopóki nie spotkam innej kultury, to nie jestem w stanie się tak do końca przyjrzeć tej własnej. I a im bardziej, im więcej wiem, ja to wiem, że powtarzam jasno jak swoją mantrę, czyli im bardziej ja jestem świadoma mojej kultury, w której wyrosłam, się wychowałam, moich wartości, co jest dla mnie ważne, nie tylko deklaratywnie, co to oznacza być dla mnie Polką chociażby, tym jest mi łatwiej sięgnąć po potencjał, który leży w tym dialogu międzykulturowym. Okej, okay, to znaczy, to jest ciekawa i paradoksalna myśl i mam wrażenie, że jakoś szczególnie ważna i chcę ją podkreślić, że coś, co tak, na taki zgrubny ogląd wydaje się być źródłem ksenofobii, właśnie jej przeciwdziała, czyli takie poczucie świadomego osadzenia w swojej tożsamości narodowej, lokalnej, chroni przed postawami ksenofobicznymi, czy jakby ułatwia otwieranie się, bo jestem pewien swego. Może nie chroni, ale ułatwia. To nie jest remedium na wszystko. Jasne. Rozumiem, że to nie jest lekarstwo, ale ułatwia. Ja też tak sobie wyobrażam, sprawdź, czy dobrze myślę, że pamiętam wiele takich rozmów z różnymi osobami w małych środowiskach, na przykład tego, z którego ja się wywodzę, gdzie takiej, że tak powiem, naskórkowej niechęci do obcych, na przykład Żydów, towarzyszyło, którzy kiedyś na tych terenach mieszkali, bo wiele jest takich w Polsce miejsc, jeśli nie cała Polska, towarzyszyło jednoczesne, energiczne i pełne takiego kolorytu, na przykład opowiadanie o tej różnorodności, która wtedy była, o tych targach, o tych śpiewach. Czy jakby to było takie podwójne, że z jednej strony mówimy o tym, że oni są inni i źli, a z drugiej strony opowiadamy, jak było kolorowo i fajnie wtedy, kiedy można było się spotkać, albo inną muzykę słychać było z różnych rogów rynku. I myślę sobie, że to też jest jakieś źródło potencjalnej otwartości, czyli takie dogrzebanie się do takich doświadczeń, które są dobrymi doświadczeniami. Ale też usłyszałem bardzo mocno, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić przy pracy nad kompetencjami międzykulturowymi, będąc aktywistą albo takim nosicielem tej idei, jest wyrażanie, nie wiem, pogardy albo ocenianie osób, które takie postawy przyjmują, że to jest temat do rozmowy, a nie do poszufladkowania ludzi na tych, którzy są postępowi i tych, którzy mieszkają w ciemnogrodzie. Także te proste... Z jedną uwagą, kiedy pojawia się, bo opinie możemy mieć różne, natomiast jeśli zaczynają się za tym pojawiać działania... Agresywne. Jakkolwiek tą agresję sobie definiujemy, to tak, ja poczuwam się do tego, żeby powiedzieć stop. Tak by tu się zatrzyma i nieważne, kogo to... Znaczy, kto jest tym agresorem, w cudzysłowie. Jasne, po której stronie, jasne. Dzięki. Energetyczny temat, ale jeszcze mam taki wątek, z którym głównie chciałem zwrócić się do dyrektorek, do Ani, czyli temat tego, jak myślicie o rozwoju tych kompetencji międzykulturowych w swoich szkołach, to myślicie o tym, w jakimś takim zorganizowanym, horyzontalnym planie, czy bardziej widzicie to jako reagowanie na te potrzeby, które się pojawiają, wspieranie w różnych obszarach, trochę takie jakby sytuacyjne działanie w tej sytuacji. Jak to widzicie u siebie? Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwy dylemat, czy tak, czy tak.
No, no, na pewno jest to dylemat, tak? Jest to dylemat, czy działać, jak coś się wydarzyło, czy działać wcześniej. Natomiast nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. I myślę, że w szkole wielokrotnie działamy, dopiero jak się coś wydarzy, tak? Pewnie, że mamy swoje takie plany rozwojowe. Każda ze szkół powinna przynajmniej taki mieć. I fajnie jest, jak szkoła idzie w jakimś jednym wyznaczonym kierunku, natomiast no, zaskoczenie nas przez jakąś sytuację powoduje, że działamy no, w tym momencie, tak, zapobiegawczo, to znaczy nie zapobiegawczo, tylko właśnie działamy, jak się już coś wydarzyło. No i tak na pewno część szkół działa tak i tak. Akurat Ania fajnie miała, że to szkolenie z globalnej pomogło jej na pewno w tym, żeby się odnaleźć w momencie, kiedy tak wiele dzieci ukraińskich do nas do szkół dotarło. Ale myślę, że wiele takich działań było po drodze, między innymi jeśli bierzecie udział w takich programach międzynarodowych, Comenius, Erasmus, Twinning. Takie programy dużo nam tutaj pomagają. My jako szkoła, pamiętam, braliśmy jeszcze w Erasmusie, gdzie mieliśmy w programie 12 szkół. 12 szkół z tak odległych krajów, ja nawet jak Turcja, Estonia, no i tutaj powiedzmy bliższych. Rumunia też pamiętam. I to dało dzieciom naprawdę duży obraz takich innych kultur, wyjeżdżały, też poznawały te szkoły. No ale fantastycznie, jeśli chodzi o nauczycieli, to program Erasmus dla nauczycieli, tak? Mieliśmy takie dwa programy też wyjazdowe, gdzie no, oprócz zdobywania konkretnych umiejętności czy kompetencji związanych z tematem, to zawsze jest tam międzykulturowość i zawsze poznanie kultury danego kraju. I to jest taki fajny moment, w którym przygotowaliśmy tak naprawdę trochę tych nauczycieli. Ja się cieszę, że u mnie dość sporo tych nauczycieli wzięło w tym udział. I jeszcze jest taki e-twinning. E-twinning jest o tyle fajny, że tu może go realizować każda szkoła. Nie ma wyjazdów, a jednak międzynarodowo robimy pewien projekt z dziećmi z różnych krajów i nie ma jakby nakładów finansowych, nie ma, jak nie wygramy projektu, no to nie bierzemy udziału, czy nie mamy finansowo, a tu nie trzeba żadnych finansów, tak? I to jest jakieś przygotowanie, myślę, takie, które nie stwarza dużo problemów, no trzeba troszkę chęci nauczyciela przedmiotu języka obcego, bo to jest w języku, tam jest angielskim albo niemieckim się ten e-twinning odbywa. Więc myślę, że no, działania są różne. Czasem przygotujemy się do czegoś, a czasem jesteśmy zaskoczeni i musimy działać pod wpływem chwili. Jasne, ale rozumiem, że to wynika też z takiej refleksji, że na edukację międzykulturową, zaraz zapytam Agnieszkę, czy to potwierdzi, dobrze wpływa w ogóle po prostu obecność i stykanie się z tymi innymi kulturami przy wszelkich okazjach możliwych, takich jak na przykład programy. Tak. A Aniu, jak u Ciebie, Aniu H.? Zgodzę w 100% i mam takie przeczucie, że im więcej jest w ogóle otwartości na jakąkolwiek różnorodność, tym każda kolejna i wyzwanie z nią przychodzące, które jak Ania słusznie powiedziała, nie przewidzimy ich, jest łatwiej na nią reagować. I tu nie chodzi, żebyśmy w tej chwili wszyscy się rzucili na poznawanie ukraińskiej kultury, tylko w ogóle mieli taką szkolną otwartość na różnorodność, na to, żeby się spotkać z osobami niepełnosprawnymi i poznać ich potrzeby i ich perspektywy widzenia świata, żeby zrozumieć, nie wiem, dlaczego wegetarianie nie jedzą mięsa, z czym się je inne kultury, pochylić się nad innymi, tak jak powiedziałeś o Żydach. Są fantastyczne programy, które pozwalają odkryć kulturę żydowską. Jakakolwiek inność i jakakolwiek próba przez to zrozumienia, że perspektywy są różne, pozwala na to, że ta siła, że ta szkoła się robi odporna i ma taką siłę w sobie na to, żeby przyjąć każde kolejne wyzwanie, bo tak naprawdę nie wiemy, jakby różnorodność jest ogromna i coraz więcej tych wyzwań przed nami. Więc ja głęboko wierzę, że reagowanie
na zaistniałe problemy przyjdzie łatwiej, jeżeli systemowo w szkole przyjmiemy sobie za zasadę, że budujemy tę otwartość i że próbujemy te okna otwierać. I tutaj, jak Ania powiedziała, Erasmusy są świetne, Twinning jest świetny, jest masa przeróżnych mniejszych lub większych programów. My dzisiaj mamy właśnie, u nas klasa ósma ma rozstrzygnięcie forum dialogu, gdzie poznawali kulturę żydowską. I to, co i jak im się otworzyły oczy na to, na tą kulturę, na tą mniejszość, to jest niesamowite. Więc jakby wystarczają czasami drobiazgi, ale skrupulatnie, przynajmniej na tym naszym podwórku, staramy się każdą możliwą okazję, żeby pokazać inną perspektywę, żeby ją wykorzystać z przekonaniem, że potem będzie nam łatwiej zrozumieć każdą kolejną. Więc jeżeli jakkolwiek mówić o systemowym podejściu, to powiedziałabym, systemowo po prostu chcemy się otwierać i zobaczyć, jak ci inni mają, żeby nam było łatwiej z każdym kolejnym krokiem. Dzięki. No właśnie, Agnieszko, ja do ciebie się zwracam jako do profesjonalistki od uczenia tych kompetencji, od rozwijania tych kompetencji u osób, które pracują z dziećmi, z młodzieżą, z innymi ludźmi. To gdybyś sobie wyobraziła, że dyrektor traktuje poważnie to wyzwanie, dyrektor szkoły albo dyrektorka szkoły, to jakie podejście byś radziła? Czy pozapisywać to w szkolnych dokumentach jako pewne systematyczne, nie wiem, działania warsztatowe, czy też jakby korzystać z każdej okazji, żeby, a może jedno i drugie, jak to widzisz? Już nie będę tworzył menu. Powiedz, jak to widzisz. Wiesz co, mi jest bardzo bliskie zaproszenie społeczności szkolnej do dialogu, co nam jest potrzebne, jakie rzeczy chcemy sobie, nie wiem, w pewien sposób sformalizować, zaplanować. Znaczy, to są też rzeczy, które już w wielu szkołach się dzieją i to nie tylko powstający program, plan roczny szkoły, no ale też właśnie kwestie związane z czy dokształceniem się kadry i tak dalej. To jest to, jest mi bliskie, tak trenersko, coachingowo, jednocześnie też wynika to z tej międzykulturowości, że trzeba zapytać tych, którzy będą odbiorcami bądź i nosicielami tych różnych treści, czyli krokiem pierwszym jest posiadanie własnej wizji dyrektorskiej, na przykład na te podnoszenie kompetencji międzykulturowych z jednoczesnym zaproszeniem całego grona do rozmowy i jak tak słucham właśnie obu Ań, to co się właśnie dzieje. Inaczej, jak ja słucham w ogóle nauczycieli i dyrektorów, to się dzieje. Więc to jest, też mam poczucie, że system nakazowy na 100% nigdy nie zadziała. Wielu sytuacji też nie można przewidzieć. Ja się naprawdę podpisuję pod wszystkim, co tutaj Ani powiedziały obie. To z kolei drugi punkt jest taki, że to mocno odnosi się też do tego, co Ania Wojkowska, ty mówiłaś o tym kontakcie, relacji, którą masz z gronem pedagogicznym swoim, indywidualnie też, i zaproszenie do rozmowy, zachęcenie do tego, żeby poszerzać tę kompetencję kontekstową, a więc zdobywanie wiedzy i doświadczeń międzykulturowych nie tylko w szkole, ale także poza nią. Jakby dawanie tej takiej możliwości, bo niektórzy nauczyciele przyjdą i powiedzą, to jest takie szkolenie, to jest taka wizyta, nie wiem, studyjna, może to jest coś dla nas. O, ROPS w Wielkopolsce tworzy politykę migracyjną, to może my tam też się możemy wziąć, chociaż edukacja niby nie w polityce społecznej, a jednak jeżeli chodzi o migrantów, to jest wszystko jedno kombo połączone. Tak, zdarzają się takie osoby, które tutaj do mojego obecnego miejsca pracy dzwonią z propozycjami właśnie ze szkół. Ale to też jest taki, mam wrażenie, modelowanie, bo jeżeli, no teraz mam w głowie nawet jednego z dyrektorów małej szkoły podstawowej, znaczy duża szkoła, ale z małego miasta w północnej Wielkopolsce, bo ci mogę powiedzieć, że jest Ścianki, który sam jest wielkim po prostu pasjonatem gór i wschodu,
Ukraina, Mołdawia, Rumunia, także tak pokazuje, bo dla mnie to jest tam gdzieś naprawdę daleko. I on jakby przyszedł z taką propozycją, że zna tam takie fantastyczne ludzi, poznał w tej Ukrainie, to z parę lat temu ładne. I co by grono powiedziało na to, żeby pewne rzeczy robić i na przykład otworzyć się i zapraszać i gościć u siebie wolontariuszy zagranicznych. No i tam niektóre osoby były bardzo za, inne były tak nie bardzo. No a teraz to jest jedna właśnie ze szkół, która otworzyła jakby tak, nie czekając już na nikogo, oddział przygotowawczy, ponieważ miała na, u siebie na miejscu Rosjankę, no ale taką bardzo zaangażowaną w pracę i od razu zaakceptowaną przez ukraińskie dzieci i rodziców, którzy napływali z Ukrainy, i Gruzinkę, która mówiła po rosyjsku. I to tak jest jakby i nauczycielki, które wcześniej mówiły, to zostawmy tylko tam tej pani od geografii i anglistką, niech one się zajmują tą międzykulturowością, to teraz to jest nasze, tak? To jest nasze, to są nasi, to jest nasz pomysł, my się tym chcemy chwalić. Ale przyszło to jakby z takiego modelu, z prywatnej pasji dyrektorskiej. No przez to zaproszenia też wiarygodne, jak rozumiem. Tak, i zaproszenia do zrobienia kroku dalej, niż tylko wynika to z przyjętych planów programu nauczania, obowiązków szkoły i tak dalej. No, jasne. To też jest jakiś model. Czyli przede wszystkim znowu ten dialog nam wychodzi, ale ja rozumiem, że trochę chodzi o to, żeby nie wtłoczyć tej problematyki, która jest taka mocno osadzona w wartościach i w tym, co ludzie czują, przeżywają, czego się boją albo na co mają nadzieję, w taką mitręgę takiego jakby szkolnego doskonalenia w rozumieniu mamy plan i musimy go zrobić. Czyli bardziej chodzi o to, żeby rozmawiać o tym, czego potrzebujemy w związku z tym, że tak jest, samemu mieć wizję i też nią jakoś zarażać, starać się pokazywać. To ciekawy ten przykład dyrektora Trzcianki. Poproszę cię potem o kontakt, może zaprosimy go. Bardzo dziękuję. Chcę was poprosić jeszcze o taki głos podsumowujący. Zwykle proszę o takie złote zasady, czyli takie najważniejsze rzeczy, o których z perspektywy dyrektorskiej warto pamiętać, żeby jakoś dobrze ten temat obsłużyć, ale zanim was o to zapytam, to mam jedną potrzebę taką, bym powiedział, fundamentalną, bo chcę zadbać o naszego sponsora, czyli NRC, ponieważ potrzebujemy waszej odpowiedzi na pytania, które sponsorowi pokażą, że nas słuchaliście i że ta problematyka wydała się wam ciekawa. Adresy do Mentimeter, przepraszam, że się plączę, ale dużo rzeczy chcę powiedzieć. Adresy do Mentimetra, mamy tutaj kod QR, można go skopiować telefonem albo użyć po prostu telefonu, otworzyć stronę menti.com i użyć kodu, który tutaj macie Państwo na slajdzie, 3502-3741. Różne drogi mogą być. Ja również zamieszczę link na czacie. Przez chwilę nie będę udostępniał tego ekranu. Za momencik wrócę. Dużo rzeczy naraz. Już umieszczam link na czacie. Tutaj też można wejść do tego Menti, jeśli ktoś chce. I bardzo Państwa prosimy, bardzo serdecznie, żebyście zechcieli odpowiedzieć na pytania, które się tam znajdują. To będzie jakiś rodzaj potwierdzenia, jak odebraliście to nasze tutaj wspólne, to nasze wspólne doświadczenie. Jeszcze raz pokażę na wszelki wypadek. Udostępni. Tak. Na czacie jest kod. Tutaj kod QR.
bardzo proszę, zróbcie to, a ja wracam do naszych prelegentek. Myślę, że mogę już to schować. Z tym pytaniem, gdybyście miały, ja wiem, że to jest zawsze trudne, bo pewnie wątków ważnych jest wiele bardzo różnych, ale gdybyście miały odpowiedzieć na pytanie, co jest najważniejszą rzeczą, której nie można wypuścić z głowy, kiedy myślisz o tym, że ten wątek międzykulturowy to jest wątek, który w szkole będzie prawdopodobnie coraz ważniejszy, a obecnie jest ważny z wielu powodów w różnych szkołach, w wielu z nich z powodu obecności dużej ilości uczniów i uczennic z Ukrainy, naszych gości, to na co byście zwrócił uwagę? Tak, żebyście, ja będę zapraszał. Ania Chełmińska, Szkoła w Kudowie, czeska granica. Ja bym powiedziała, żeby zaczynać od siebie i przyjąć, że ta międzykulturowość i też tak o tym mówić nauczycielom, że to jest w dużej mierze praca nad sobą i nad tym, co my mamy i na ile się na tą inność otworzymy i na ten dialog. Bo dla mnie, jak ma być coś kluczowe, no to jest ten dialog i otwartość. Nie mam jednego, mam dwie rzeczy, które mi świecą. Ja bym wam może się podzieliła takim moim doświadczeniem sprzed bardzo wielu lat. Jak myślałam, że jako osoba dość otwarta i o horyzontach takich pootwieranych. Przez lata mieszkałam i pracowałam w środkowej Afryce. I złapałam się na tym, jak bardzo nieświadoma jestem kulturowego rasizmu, który we mnie siedzi. Po prostu jestem Europejką, czytającą europejską literaturę, wyrastającą w szkole na kontynencie, który ma jakieś takie egocentryczne zapędy. I złapałam się na tym, ile we mnie tego siedzi. No i podjęłam, to nie była wcale łatwa sprawa, jakby uświadomienia sobie, przepracowania i zrozumienia tego, jakby co nam włożono do głowy, jak z tego możemy wyjść, żeby się otworzyć. Nadal w różnych sytuacjach się łapię na tym, że szufladkuję i że gdzieś walnę coś, pójdę w zaparte, a dopiero po chwili myślę sobie, że rany po prostu co za miało ze mnie. Więc myślę sobie o tym, że to jest taka ogromna praca po prostu indywidualna każdego z nas. I jak znam swoją kadrę, to próbuję każdego może trochę inaczej, ale inspirować pytaniami, sytuacjami, rozmowami, żebyśmy po prostu nad sobą pracowali, żebyśmy nie stanęli w tym miejscu, tylko żebyśmy sobie odpowiadali na jakieś fundamentalne pytania i powolutku się otwierali z pełną świadomością procesu, bo to jest dla mnie proces. Więc taka praca nad sobą i motywowanie innych dookoła do pracy nad sobą dla mnie w tym wszystkim jest niezwykle istotna. Jasne. To bardzo poruszający głos. Czuję się zaproszony do tego, żeby pracować nad sobą po prostu i żeby zaczynać od siebie w takim sensie, że zanim gadam coś do ludzi, to warto, żebym wiedział, jakie sam mam uprzedzenia na przykład, albo jak mój background kulturowy, moje doświadczenie, wychowanie, mamusia i tatuś ukształtowali moje spojrzenie na to, co jest jakoś inne i pewnie, ja też sobie myślę, nie powiedziałaś o tym, ale też myślę, że to musi być źródło twojej wiarygodności dla ludzi. Znaczy, że jak mam taką refleksję nad samą sobą, no to też potrafię przekonująco zapraszać innych. Ja w każdym razie poczułem się przekonany. Ale też sobie, wiecie, dać taką przestrzeń, o której zawsze w całym mówicie, dać sobie taką przestrzeń na to, że to nam czasami nie wyjdzie, nie? Ja mnie wielokrotnie przeprosić grono pedagogiczne, powiedzieć, że się zagalopowałam, coś żeśmy schrzanili, ale to jakby też po mojej stronie, że jakby to nie ma jednego gotowego rozwiązania. My się teraz może nauczymy czegoś, żeby
sprawniej funkcjonować w tym kontekście, że za chwilę będzie kolejny i kolejny i zanim się w niego wgryziemy, to popełnimy błędy, więc mieć w sobie tą przestrzeń, że to się może nam zdarzyć, ale jednak nieustannie czuć, że to jest praca i naprawdę i myślę, że im dalej w las, tym jest więcej drzew i to się nie da załatwić po prostu jakimś jednym cięciem. To jest nieustanny proces gdzieś przełamywania w sobie tego, w czym dorośliśmy, nasiągnęliśmy, a jak tego nie wywalimy, to się nie otworzymy po prostu na innych. Jasne, dziękuję. Aniu Wojkowska. Najważniejsza rzecz. Tak, ale muszę się jeszcze odnieść do Ani, bo ja od razu mi się też takie przemyślenia włączyły. Ty w Afryce, a mnie się jednak to zdarzyło w Polsce, bo ja zaprosiłam do siebie, do domu, rodzinę ukraińską. I też, mówiąc szczerze, nie do końca sobie z tym poradziłam. Wydawało mi się, że to takie zrobię coś dobrego, taką miałam potrzebę i razem z mężem podjęliśmy taką decyzję i było to dla nas bardzo trudnym wyzwaniem. Bardzo trudnym. Nie chcę się teraz rozwodzić, ale jednak to przemyślenie, nastawienie nasze, poukładanie sobie w głowie jest bardzo ważne. A teraz to dla mnie jest najważniejsze. Jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, ale jak sobie tak przemyślałam, to moim zdaniem jest to przede wszystkim szansa na przypomnienie nauczycielom, że statystyki, zdawalność egzaminów, liczba olimpijczyków, mówiąc generalnie, jak najlepsze wyniki, nie są w edukacji najważniejsze. Pojawienie się w szkole tego ucznia, który wymaga indywidualnego podejścia, że podmiotem naszych działań jest każde dziecko, a celem jest jego rozwój. Taka zmiana podejścia z pewnością korzystnie wpływa na edukację wszystkich uczniów i ta ilość działań integracyjnych, która się zadziała przy przyjmowaniu dzieci cudzoziemskich i postawienie na relacje pokazało nauczycielom, że właśnie nie tylko ten wynik egzaminu jaką to my jesteśmy super szkołą, z jakimi wynikami jest najważniejsze, tylko właśnie to, jak my się umiemy odnaleźć w tych relacjach, w tych działaniach integracyjnych. My sobie zrobiliśmy taki na przykład tydzień integracji na początku września. Nie uczyliśmy od 1 września, tylko cały tydzień mieliśmy działania integracyjne, takie no nie tylko związane oczywiście z dziećmi ukraińskimi, ale w ogóle w klasach, bo stwierdziliśmy, że jednak te dzieci, nauczyciele nie znają dzieci, nie wiedzą o ich zdolnościach, o ich zainteresowaniach, bo ciągle biegniemy, żeby tylko te egzaminy dobrze pozdawać i mieć jakieś wyniki. To taka moja. Dzięki. Jesteśmy już po czasie, Agnieszka, ale powiedz jeszcze to, co dla ciebie. Slajd mój, bo właściwie to takie uwidocznione trochę to będzie, bo ja to w ogóle jestem jeszcze gdzieś tutaj w takim momencie wzruszenia tym, czym się tutaj podzieliłyście obie. I to ja też, bliskie mi to bardzo i to jest potrzebne. Wiedzieć, że to jest wyzwanie. Za każdym razem bycie w kontakcie z inną osobą jest wyzwaniem, a jeszcze się dokłada tylko inna kultura, to w ogóle. A ja kończę jakby moje, ten to jest pewien trójkąt, żeby gdzieś tam w tyle głowy mieć nie tylko hasło, że każdy ma inaczej, jednocześnie też mieć to, że jak spotyka się na przykład nauczycielka polska z ukraińskim uczniem, to nie spotyka się kultura ukraińska z polską. Że ten kontakt międzykulturowy to jest ta konkretna osoba, więc zindywidualizujmy to, bo pani w biologii może być bardzo tak poukładana i myśleć w kontekście ocen, a jednocześnie być bardzo relacyjna i wyciągać tych uczniów, wszystkich w ogóle, którzy mają, jest im trudniej z tą biologią, jednak wyciągać i motywować do tego, żeby z biologią sobie dali radę. To tak. Czyli te cechy naszej osobowości są bardzo ważne. To, w czym wyrośliśmy, jakie mamy przekonania, jakie mamy stereotypy, uprzedzenia i tak dalej. To, co jest w kulturze, jest ważne i jednocześnie jest ważna sytuacja, w której się znaleźliśmy. To znaczy się ja i ta druga osoba. I jeden przykład tutaj dam, jakby domykający, że często teraz słyszę, że ukraińscy uczniowie, uczennice
część się chce uczyć oczywiście i tak dalej, ale część nie chce się uczyć ani polskiego, ani niczego innego, w ogóle nie są zainteresowani nauką. No i tak, być może gdyby przyjechali do Polski, bo taka byłaby decyzja, nie dlatego, że jest wojna i uciekamy, to mieliby motywację. Być może. Tego nie wiem. Być może u siebie w Ukrainie też się nie mieli ochoty uczyć. A sytuacja jest taka, że też mogą nie wiedzieć, co ich czeka, czy jak długo będą w tej Polsce. Czy warto tą energię wkładać, żeby uczyć się kolejnego języka, skoro w domu słyszą ciągle, że zaraz wracamy do domu, tak, do domu, do Ukrainy, albo wyjeżdżamy do Kanady na przykład. Więc to jest ten zindywidualizowane podejście składające na te trzy punkty, i bo każda też sytuacja, każda ta rozmowa, kontakt będzie inny. Wtedy to zadawanie pytań, które też Anio, ty o tym mówiłaś, że postawienie pytania zamiast tezy bardzo zmienia ten proces i idzie w tą stronę szukania rozwiązań optymalnych dla wszystkich stron. Dziękuję bardzo. Jeszcze pozwolę sobie na parafrazę, bo mam wrażenie, że to się tak układa, że warto pamiętać, że człowiek to jest zawsze coś więcej niż jego kultura i jego tożsamość. I że spotkanie ludzi nie jest spotkaniem kultur. Bardzo mi to utkwiło w pamięci. Dzięki. I w ogóle bardzo Wam dziękuję za aktywność tą prelegencką, ale mam wrażenie też taką osadzoną na tym, że ta problematyka jest po prostu żywa dla nas. Znaczy, to jest coś, w czym stykamy się ze swoim człowieczeństwem i ze swoimi wartościami. I bardzo, bardzo wyraźnie to na dzisiejszym webinarze czułem. I za to zaangażowanie bardzo serdecznie dziękuję. I wszystkim Państwa, którzy nas słuchali, bardzo przepraszam za wydłużenie, ale nie sposób było tego wszystkiego pomieścić. Jeszcze nam parę wątków też umknęło, o których nie zdążyliśmy powiedzieć, ale pewnie będą jeszcze okazje. Serdecznie zapraszam na inne webinary i seminaria naszej sieci Odpornej Szkoły. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.